Hej, witajcie, z tej strony Narwi. Dzisiaj, moi drodzy, witajcie w filmie nietypowym. W filmie, którego sam się nawet nie spodziewałem, że kiedykolwiek nagram. Moi drodzy, dzisiaj nadszedł czas już na trzeci odcinek z musicali na tym kanale. O matko, ale ten czas leci. I o matko, bo strasznie śnieg pada, nie wiem czy u was też, to jest masakra. Nieważne. Ostatnimi czasy dużo osób mnie pyta, jak ja robię swoje musicali. I słuchajcie, dzisiaj wam pokażę, jak tworzę swoje musicali. Dzisiaj pokażę wam, jak tworzę te wszystkie transition moje. I słuchajcie, to nie jest żaden poradnik. Nie bierzcie tego jako poradnik, bo ja dalej wychodzę z założenia, że w ogóle tego nie potrafię nagrywać, naprawdę. I dzisiaj wieczorem rzucę musicali, które po prostu stworzyliśmy dzisiaj razem. No możecie wpaść na mój profil i dzisiaj będziemy tworzyli musicali mniej więcej coś takiego. Moi drodzy, tyle a propos wstępu, myślę, że możemy zaczynać. Ogólnie stwierdziłem, że weźmiemy piosenkę I Would Like, bo znam ją dobrze. Ona była też w poprzednim odcinku z musicali. A? Sorry, posłuchajmy tego. To know you, baby. A to będzie takie gejowe. Dobra, uwaga, coś takiego. Okej, niech będzie coś takiego, jak na razie mamy i potem sobie wezmę to. Bo to poszło w dół, więc mogę sobie... I teraz próbuję sobie odbić jakby, wiecie, że ekran od dołu, że tak hop i hop, bo wiecie, mam do góry nogami teraz telefon i taki spokojny efekt może być, no zobaczymy. Tylko muszę światło, bo światło zawsze mam problem z tym. Okej, za głowę i teraz z powrotem, bo była jakby zmiana... No głupie światło, jak mi to denerwuje. Ja nie mogę. Teraz próbuję zrobić taki numer, że... Okej, i zobaczmy jak to wyszło. No i mniej więcej w ten sposób stworzyliśmy pierwszą część. No mniej więcej powiedzmy, nie jest to jakieś turbo wspaniałe, ale zobaczymy jak to wyjdzie. I teraz, moi drodzy, bym zmienił lokację, byśmy mogli pójść do lustra i zobaczymy co tam możemy fajnego zdziałać. To jest plan. Ale się teraz zburzę, jak ja się dziwnie czuję. Mówię tam, ale jaki to jest dziwny teraz, o matko. Teraz, moi drodzy, robimy taką akcję, że musimy z powrotem jakby zrobić to takie obrotowe, nie? Że robimy hop, że zrobię hop. Potem muszę przemyśleć w ogóle, co chcę zrobić, nie? Że zrobię coś takiego. Potem mogę zrobić takie powtórzenie. Hop. 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 O, patrz, taki obrót zrobię. No i teraz będziemy musieli zrobić ruch w prawo, czyli, moi drodzy, czas na zmianę miejsca. Więc, moi drodzy, skończyliśmy mniej więcej na czymś takim, patrzcie. I wygląda to mniej więcej w ten sposób. I, moi drodzy, nie wiem, czy widzieliście, ale zrobiliśmy wtedy ruch w prawo i musimy zrobić teraz szybki ruch w lewo, żeby się zatoczyło takie koło, tak jakby. I musimy to zrobić szybko, żeby jakby zatuszować zmianę miejsca, bo są dwa różne kolory, prawda? I żeby to wyglądało w miarę płynnie, to musimy zrobić szybko i zwolnić na sobie. Ja to przynajmniej w ten sposób robię. Czy dobrze, czy źle, to nie wiem. Ale słuchajcie, więc zrobimy to mniej więcej w ten sposób. No i zrobimy to mniej więcej tak. Czyli idzie teraz tutaj. Okej. Poszło w lewo, czyli musimy znowu iść z prawej, nie? Idziemy z prawej. Hop. Wezmę to tak. Hop. I pstryknę i to. To jest też spoko przejście, że tak się pstryka, nie? Tego nie umiem sobie pstrykać za bardzo. Ale zrobimy coś takiego, że hop i tak, okej. Ważne w sumie jest to w tym wszystkim, żeby było w miarę widać te takie elementy ważne, które wpływają na ruch dalszej kamery. Nie wiem, czy czajcie, chyba czajcie, no sobie. Nie wiem, czy to się nagrało, ale popatrzcie, coś takiego wyszło. Ja już jestem pewien, że ta piosenka będzie do końca dnia po głowie chodziła, jestem tego pewien. Moi drodzy, wracamy do mojego pokoju. A więc, moi drodzy, jesteśmy znowu z powrotem w moim pokoju i wyglądało to mniej więcej tak, jak widzieliście przed chwilą. Ja to sobie jeszcze raz zobaczę. Okej, poszło to w prawo, czyli teraz trzeba byłoby, moi drodzy, zrobić taki ruch, że wezmę ten telefon, teraz znowu się zaczną dziać straszne rzeczy, bo tego sam nie umiem. Ja w poprzednim musicali, które możecie zobaczyć tutaj, w ogóle to wyczarowanie takiego telefonu robiłem chyba 15 prób, miałem serio, nie umiałem tego zrobić, no ale w końcu jakoś w miarę to tam wyszło, nie jest jakoś super, no ale w miarę. I moi drodzy, zrobimy takie coś podobnie, więc słuchajcie, generalnie plan jest taki, jak działa w ogóle to, że mogę na dwa telefony nagrać, że wiecie, że coś ten taki efekt mniej więcej, nie? Teraz się pewnie zapytacie, słuchajcie, co najważniejsze potrzebne są dwa telefony. Więc jeżeli macie dwa telefony, to bez problemu możecie to zrobić. Niestety z jednym telefonem tego się nie da, no. Niestety, chyba że macie jakiś tablet, iPad,
W sumie na komputerze też to można zrobić, no ale to już jest trochę ciężej. A mimo wszystko po prostu trzeba mieć jakiś, urządzenie, na którym można nagrać i odtworzyć dany filmik. Tyle jeśli chodzi o przygotowanie do tego. I chciałbym zrobić to tak, że sobie w ten sposób wyczaruję ten telefon, wejdzie do tego jakby kamera do tego telefonu i potem już będzie jakby z powrotem akcja, nie? Już w tym telefonie. Zobaczycie zresztą, nie wiem czy wiedziałem, o co mi chodzi w ogóle. I teraz problem jest taki, że muszę już wiedzieć, jakie będą moje dalsze czynności, żebym mógł to nagrać na drugim telefonie. Po prostu tutaj sobie wchodzę najzwyczajniej w świecie w galerię i nagrywam filmik tak, jakbym nagrałbym musical, tylko muszę go zrobić zdecydowanie szybciej, bo ja tam nagrywam fast, a tutaj nagrywam normalnie, nie? To też trzeba wziąć pod uwagę. Mam pomysł, moi drodzy, nie wiem tylko czy to wyjdzie. Cześć, muszę skoczyć po statyw drugi. O matko. Ale to jest teraz complicated trochę. Czekajcie, mnie w ogóle słyszycie. Ale to jest teraz complicated. Zastanawiam się, czy w ogóle coś z tego wyjdzie. Poważnie, to tak nie wiem. Ja jestem w ogóle ciekaw, czy z tego filmu coś wyjdzie. Słuchajcie, biorę sobie ten statyw. Muszę go jakoś... Jeśli ktoś nie ma statywu, to też nie problem. Można użyć jakiejś szafki czy czegokolwiek. No. Ja pamiętam, że zawsze stawiałem milion książek jakby pod kamerę, czy pod coś tam i tak sobie robiłem te statywy. Także niepotrzebnie jest wcale staty, co tylko tak mówię. Boże, jak to się trzyma, to ja nie wiem. Okej, okay. I teraz... Hop. Mniej więcej coś takiego. I teraz kwestia jest taka, że ja ten telefon muszę wyczarować i ta scenka, którą teraz nagrałem, będzie już jakby tam leciała wcześniej, nie? I to jest generalnie o wiele prostsze, niż wam się wydaje, naprawdę. Ja to może jakoś dziwnie skomplikowanie mówię, ale nie wiem. No dobra, lecimy z tym wyczarowaniem. I teraz tak. Okej, okay, szybko. Hop. Okej, okay, mniej więcej coś takiego. Uwaga, jeszcze raz. Najlepiej to zrobić na wyprostowanej dłoni, bo wtedy jest jakby ten efekt, że ten telefon rzeczywiście się tam znajduje, nie? Na początku samym. No i... O... Uwaga. O, popatrzcie się. Mniej więcej to jest to. No i mniej więcej tak to właśnie wygląda. Ja zrobię znowu ruch w prawo. I mam jeszcze jeden pomysł. Słuchajcie, znowu zmiana kadru. Tylko mam mało czasu, więc muszę się pośpieszyć. No i widzicie, zakończyło się to mniej więcej w taki sposób. I na samym końcu, ostatnia scena jaka była, to był ruch w prawo. Więc muszę teraz jakby zrobić ruch lewo i znowu będzie telefon. I w tym telefonie będzie filmik, w którym ja się pojawię za chwilę. Popatrzcie. Hop. Hop. O. I był ruch w prawo taki, nie? No i teraz popatrzcie. Stanie się coś takiego, że na tym telefonie, na tym drugim, muszę nagrać scenkę, która będzie już leciała, jak najedę telefonem na to, nie? I potem tam wejdę i już... I tyle, no zobaczycie jak to zresztą wyjdzie. Mam nadzieję, że w miarę git. Proszę nie zwracajcie uwagi na syf, który tutaj jest. Ja, jeszcze koperek jakiś, Boże, przepraszam. Potem ostatnia scena, jaką nagram tym telefonem, będzie to, w jaki sposób zakończyło się to. Boże, jak to dziwnie skomplikowanie mówię, przepraszam, no. No dobra, zaczynamy, więc... O, chyba wyszło, uwaga. No dobra, wyszło to trochę namieszane, ale patrzcie, jest to w miarę. Teraz mieszał nie będę, ale wyszło coś takiego, nie? Patrzcie. No dobra, w miarę i teraz już ostatnia rzecz, jaką muszę zrobić. Czyli tu zmieniam kadr, sorki. Więc wygląda to mniej więcej w taki sposób, jak zobaczyliście. Już nic nie zmieniam, już zostało zapisane, jak to w ogóle tamto musicaling. 20 tysięcy lajków już, o matko. Fajnie, dzięki. Moi drodzy, umówmy się teraz tak, że wejdźcie sobie teraz na to musicali, na to, które właśnie wrzuciłem, bo już jest ten filmik, już jest też ten musicali na kanale, na... Musicali jest już na musicali, no. Po prostu ten filmik jest już na musicali. Zbijcie tam, zostawcie koniecznie serduszko i napiszcie w komentarzu pozdrawiam z YouTube'a na przykład. O właśnie, tak? Więc moi drodzy, wpadajcie, obserwujcie, dajcie znać, czy byście nie chcieli zobaczyć filmu, jak tworzę swoje filmiki na YouTubie. Ja po prostu je robię od początku do końca i wygląda proces powstawania filmików na YouTubie w moim przypadku. Dajcie znać, co o tym myślicie. Jeśli byście chcieli, koniecznie subskrybujcie kanał. Już teraz mam mieć dużo subów, dużo łapek w górę, dużo komentarzy. Dajcie znać po prostu, bo to będzie ważny film. Ojej. To będzie po prostu ważny film dla mnie, więc jeśli byście coś takiego chcieli, dajcie znać. Get
ten rok.